Jeszcze nie, czekaj. Już. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Baila Loco, lecimy. Kolejny odcinek na żywo. To będzie już dziewiąty odcinek mojej przepięknej przygotówki. Kena, Bridge of Spirits. Jestem przy okazji w salonie tatuażu, robią mi tatuaż na łapce. Także zabawa na pełnej. Co się dzieje? Co się dzieje? Dzieje się to, że musimy oczyścić całą wioskę z tych... z corruption, czyli z zepsucia. Jeśli dobrze mówię to słowo, to nie ma znaczenia. Jesteśmy w Polsce, mówimy sobie po swojemu. Dobra! No co możesz zrobić? Zrób kurcze pieczone jakiegoś Gargamela albo Smurfa. Nie no, to zrób miecz. Albo zostawię fantazję dla ciebie. Co ty na to? Patrz jak biegną za mną króliki, świetnie. Kurczę, nie wiem gdzie mam za bardzo teraz iść, bo jesteśmy tu i muszę znaleźć... Ach, tu może... Forgotten Forest? Nie. Tu byliśmy, stamtąd przecież wróciłem. Może tutaj trzeba też się... Do znacia u mnie łaskoczesz. Może tutaj trzeba iść. Przecież nie widać was. Rozumiecie? Dobra, to w takim razie muszę spadać. Muszę czekaj. Tutaj ludzie. Podczas tego robienia tatuażu coś chcą mi tutaj zrobić z ręką. Obrócić się muszę. No to się obróćmy. Idziemy w tamtą stronę w takim razie. Podążajmy ścieżką w tamtą stronę. Chyba do tych kółek trzeba iść, tak podejrzewam. No nie wiem, na razie pójdę tam, a później się popatrzę. No, tutaj się Liana nie cackaj, rób. Aha, droga by prowadziła przez te wrota. Kajta. No, może pani robić śmiało, tak. To mi jest niepotrzebne, bo tutaj bym nic... A, jest, oczyszczamy, tak. No, widziałeś, dobrze, że się cofnąłem. No to idź. No. Super! I nam drogę tutaj widzę, przeniosło nas to świetnie. O, i następnego gniotka mamy, fajnie. Nazwałem ich gniotkami. Dobra, 21, 35 musimy zbierać, kumasz? Ale będzie imprezka. No jeszcze troszkę mi, kurczę, czekaj, mapa. Nie. Cofnąć się nie będziemy się cofać. Pójdziemy w tą stronę, tylko czekaj, jeszcze raz podejrzę. Tak, dobrze, idziemy. To jest to miejsce, gdzie się upgrade'ujemy. To tam nie potrzeba nam, bo... Biegnij. Ło! Dobry skok. To jest to miejsce, gdzie się upgrade'uje skille, nie? Ale to już... Przed momentem zrobiłem. Czekaj, mapka. Ciekawe, gdzie by ona nas prowadziła. Nie mam pojęcia. Jeśli ktoś w ogóle ma pomysł, to może podpowiedzieć. Cia, draw. Okej, zmienimy E. 13 coś wpuści. Jest! Wpuściło nas! Ale gdzie? A ty, a jeszcze tu jest takie mapa nieodkryta, czy tam nie ma nic? Ktoś wie? Ja piernicze, a jeszcze tu są, tu są. Ale mapa jest naprawdę tłusta. Uuu, widzę, że będzie na bogato ten tatuaż. To może poczekaj ta sekundę. Cofnę na chwilę bryłę. Pójdę... Tu. Aha, czyli to jest wodospad.
który nas nie przepuści. Ciekawe. Czyli tam jest ślepy zaułek. Okej, okay, tutaj byłem. Tak. Ty czekaj, on dawał kół czy nie? Patrz jakie one mają kapelusze, widziałeś? Jeden dam kapelusiki z grzybów, drugie piórka mają. I trzecie mają kwiatki. Flowersy. Właśnie, bo ja cię nie słyszę. Aha, jesteśmy z tej manii. Okej. No cztery. No bo jak zebrać? No nie trzeba ich zbierać. Ciekawe, dziwnie, dlaczego? O, to ja się cofam? A nie, naokoło, czyli muszę wejść na tą ścieżkę. No, boli, nieźle robią tu na żywca, to towarzyk, ale czar. Drop, L. Okej. Czekaj, gdzie idę? Z powrotem. Bez sensu. Bez sensu, bo po prostu kumasz bazę, że na razie to ja jestem. Aha, idziemy ok. Że tak powiem, no nie wiem jak iść, ale podejrzewam. O, wpuśćmy. Podejrzewam, że muszę się cofnąć tam do tych kłódek jeszcze, których nie byłem. Corruption jest tutaj. Wszystko posprzątane, posprzątane, no to lecimy dalej. O, to widzisz? Aha, tutaj jest ta rzeka straszna, to nie? O, i tutaj, i muszę znaleźć, wejdę jeszcze na chatki na chwilę. O ty, tu się nie da wejść. Spoko. Tu też nie. Jest. Kwiat. O to chodziło, o to chodziło. Teraz chłopaki idą ze mną. I czyścimy to. Solone, za czas zaczynać! Powiedzieli. Kurczę, strasznie się ciężko myszką steruję, powiem wam. Posprzątałem? Okej, okay. Jako tako. Czyli tu bym miał posprzątane, ale nie chcą mnie przepuścić. A na ciśniku? Czy co? I haven't seen Toby in a while. He's usually playing with the children across the street. Aha. Zwykle się bawi na wzdłuż ulicy. Ale tutaj jeszcze wejdziemy do chatki? Weszliśmy! Nie byłem tu nigdy. Ale w ogóle po co tu mamy iść? Niepotrzebna nam ta chatka. Spadamy stąd dalej. A tu? O! Widziałeś? Trzeba zaglądać wszędzie. A, troszkę kaski wpadło, parę diamencików. Już mamy 925. Im więcej, tym lepiej. I zbieramy też takie zagniotki. Inne wartości, które nam pozwolą upgrade'ować. O! Ale wkręt. Co to? Flower. New route ahead available. Czyli mamy, dostaliśmy nową możliwość nowego upgrade'owania gniotków. Czyli tutaj, patrz. Co masz? Ło, ty, a ja? Podkawkę bym sobie zjadł, nie masz? Ciastek? Patrz, upgrades. Kumasz? I robimy sobie albo to, albo se zrobimy,
Nie no, gdzie ty? Ja to daję. Proszę pani, proszę to tutaj dać. Aha. Patrz, bierzemy to, będą chłopaki. A nie, 200 aż potrzebuję. A to 30. Baj, kurde. Ale pomyślałem jak drewniak. Idziemy stąd dalej. No pięknie tu wygląda. Dobra, i jeszcze to trzeba oczyścić. Czyli potrzebuję... potrzebuję was gniotki jakoś. Jakoś was zdobyć. Nowy hat, czyli nowy kapelusik. I tutaj sobie możemy wejść do marketplace. Tylko jak shop ku. Zobacz, i tu kupujemy pota jednego. No to kupmy jednego pota. Czyli talerzyk taki. Foxa, klauerka nie mamy. Resztę mamy, tak? Czad, jeszcze jeden chłopczyk chce. Foxa. A, dobra, dobra, spoko. Okej, nie wiem co tu tak do końca daje, ty. Ktoś wie? Co te chaty dają? Kapelusiki? Ktoś ma pomysł, niech napisze. Co wy tu robicie, imprezkę? Dobra, kasa wpadła do koszyczka. Okej, i zwiewamy stąd. Patrz jak oni się tutaj imprezują sobie. Wcześniej są przede mną, ale jazda. Po prostu jest naprawdę kapitalnie. Zabawa jest tak przednia jak nigdy. Polecam każdemu tą grę, bo jest naprawdę rewelacyjna, przyjemna i miła dla oka. Szef? Dobra, tutaj się nic nie dzieje. Ej! No to już u niego byłem wtedy, ale jeszcze raz zagadam, może coś nowego. Use Taro's mask to open the spirit barrier. Blocking the path to the forest. Okay. Benny and Saya know the way. Dla przypomnienia, ponieważ lecę live'a, to ja spolszczenie dam dopiero po odcinku. Później dogrywam napisy, tłumaczę to, nie? I wrzucam na YouTube'a. No bo jak inaczej? A nie chcę tłumaczyć na żywo, bo to psuje. Albo coś źle przetłumaczę i nie będzie sensu, nie? Czekaj, jak się wkładało maskę? Aha, te. A czemu mnie tam nie chce wpuścić, łepek? Okej, okay, to mamy. Tutaj byliśmy. To będzie z czego ten tatuaż zrobiony? Wiecie, jestem tak na pół ubrany, bo mi na łapce robią tatuaż, nie? Jestem w studio i nagrywam. Dobra, lecimy dalej. Co? Co to jest ten gościu? Kurde, powiem ci, że utknąłem delikatnie. Aha, to jest ta rzeka dziadowska. Chyba, że jest jakoś... Czekaj, a to? Kurczę, nie wiem, gdzie mam dalej iść. Spójrzmy na mapę. Te dwie kłódki są. Tutaj już byłem. Chyba, że tam jeszcze bym musiał iść. Bo te dwie świeczki są. To wygląda, jakbym tam jeszcze nie był. Kurde, taki kawał drogi bym miał. A ty, bo jest taka chyba możliwość teleportacji. Ale to zaraz, przy jakimś punkcie, prawda? Aha, tu minęliśmy mostek. A, i to jest ta droga już, że przeskoczę i się tam przejdę, dobra. Mordę jeża, nie wiem co mam robić. No bo tak, tutaj nie wiem co jest, mountain. A, góra ta co ja mam iść, czyli nie pójdziemy na mountain, póki nie, Taro nie odkryjemy. Tutaj jest, ruiny są. A tu? Rusu mountain. No a skąd ty bierzesz te ciastka, ja? To przynieś mi jedno.
Proszę pani, gdzie są ciastka dla klienta? Masz dzisiaj obiecanego grilla, to rób tatuaż i ten. Czekajcie, bo nie wiem co dalej. Nie mam pojęcia na razie. Na razie się wałęsam po tej wiosce jak łapo psie. Czekaj. A tutaj widzisz, mogę to przejść od razu do tej ścieżki. Tu też mogę. Aha, sorry, bo tu byłem. A nie, ja tu wszędzie byłem, bajla. To wszystko jest ogarnięte. Kurczę pieczone, gdzie tu iść? Tu byłem. No fajnie, że możemy się tak przemieszczać. O, czekaj. Tam nie byłem. Przez przypadek coś tu odkryjemy. Kasa jest niepotrzebna. Trzeba te gniotki pozbierać z okolicy, jak najwięcej. O, widzisz? I tu też mnie nie chce wpuścić. O, się przestraszyłem. To trzeba oczyścić, widzisz? Czyli muszę... O to! Czyli muszę znaleźć... A, jak boli! Robienie tatuażu jest okropne. Masakra, czyli muszę znaleźć... Wiecie co? No... czekaj, jak to jest z angielskiego? No to źródełko takie i wezmę chłopaków, gniotków i niech to posprzątają. Gdzie to źródełko jest? O, nie byłem tu. A po co mi ta kasa? No ale popatrz, przez przypadek. Jest! Tu coś będzie. A nie, to oni się tylko najedzą. Myślałem, że to jest... Wiesz co. Zostaw. O kurczę. Dawaj! Ale mnie zaskoczyli. Ja mam takie! Laszczyki, a będzie boss? Tu jest ten boss! Ale dostał. Który tam się jeszcze chce dostać w ryj? Idzie leszcz. Nawet nie dojdzie i następny. Fuck! Dostrzela w niego! Pięknie! A, nasz gniotek chce się uwolnić. To idziemy ci pomóc. Poczekaj, tylko zbiorę te jakieś te. Nie wiem co to jest. Zaraz tam przyjdę. Diamenty. Chyba jeszcze jedna bitka nas czeka, ale zobaczymy. Kasa. O. Spoko ty. Co ja tutaj mam robić? Czekaj. Coś mogę strzelić? Nie.
będzie lekko. To jest oczyszczone, oczyszczone. Mhm. Nie ten guzik. Ku. Tyk. I do koszyczka kaska. 840 dolców. No to tylko chaty im kupię, te kapelusiki, co tam. Czekajcie. Okej. Dobra, to tutaj mam jakby troszeczkę ogarnięte. Przeszedłem się dookoła i trochę zadyma była. Co nie zmienia faktu, że nadal nie wiem skąd wziąć dla gniotków źródełko, żeby posprzątać to. Masz jakiś pomysł? Kurde, będę się pałętał tu. Czyli tak, tu obszedłem chatę. Tu mnie nie chce wpuścić. Czy to tu? Poczekaj. Czyli idź prosto. Skręć w prawo. Idziemy tam. No, zjedź. Tam nie byłem nigdy. Czy byłem? Wow, nie byłem tu jeszcze nigdy. No to dobrze. Czekaj, czy byłem? Nie, na setkę nie byłem. Nie przypominam sobie. Tak? Tak, 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 jak najbardziej. Czarny ma być. No to leć, no to sprawdzę tą miejscówkę i się cofnę, bo nie, naprawdę, nie wiem, a może tu byłem, a nie pamiętam już. Albo stąd gra się zaczynała. Co wy na to? Oj, ty, a może stąd się gra zaczynała, Barla. Ty buraku cukrowy, no. Ja pierdolę. Co za gość. Dobra. Lecimy z powrotem. Ale widoki, po. Zarąbiście to wygląda. Czekaj, czekaj, czekaj. Co dalej, co dalej? Ja to szybko się przebiegnie już. Co dalej? Przepysznie się gra, chłopie. Jest tak bajecznie miło i intuicyjnie się gra. E? No, słuchaj, ja gram tylko fajne gry. Dla mnie. Ktoś lubi grać w gnioty, to sobie gra w gnioty, nie? Ja się powtórzę, tak, strategie to jest mój konik, kocham strategie, ale przygodówki to jest druga taka klasa gier, które mnie po prostu rozwalają i dawno w fajną przygodówkę nie grałem, bo to jest taka bajeczna, baśniowa, idealna pode mnie, nie? Takie strzelanki to FPS-y, to tak, te przygodowe to tak nie bardzo, ale to... Kurde, nie wiem gdzie mam iść. Chyba muszę się jednak cofnąć tam do wioski, gdzie byłem. Tak mi się wydaje. Wiesz gdzie? O tu. W te rejony i to posprzątać. Kurczę, jakby był puszka, to by mi powiedział. Wiesz jak to jest, zawsze
ktoś ci podpowie, jest inaczej, nie? Tam byłem. Plątam się już. Dobra, wracam do góry. Co dwie głowy to nie jedna, dokładnie. A zwłaszcza w grze, w której się utknie, nie? Dobra, tu i skręcamy, jak idę w to, w lewo. Tak, jak najbardziej. Możesz to też zapodać. Nie pamiętam, czy tu byłem. Nie byłem. Ale co mi z tej kasy? Ja chcę gniotki, synu. Widzicie to wszystko? Jak to posprzątam? Nie wiem, czy w tej chatce byliśmy. Nie byliśmy, jest zamknięta w ogóle. A tu... Aha, są dwie drogi, widzisz? Tu mnie poprowadzi i tu. Co? O kurczę, będę miał taki tatuaż, chłopie, że głowa mnie boli. Aha. Jak tam przejść? Nie. Tamtędy nie przejdę. Klejen? Nie chce się kwiat otworzyć, widzisz, bo jest corruption wokół niego, czyli to zepsucie. Ja opierniczę, ale faza. Dobra, lecimy dalej. M. Proponuję iść tędy, albo do punktu, żeby mnie przeniosło, że nie będę tyle szedł. Muszę znaleźć. Czekaj, jeszcze tu chyba nie byłem. O! Jest! Ale fuch, że tu wszedłem. Zerknę tylko dookoła, czy tu się da coś rozwalić. No, jest. Ale czad, znalazłem. Widziałeś Jana przez przypadek. Właśnie to jest ta miejscóweczka, dzięki której będziemy rozwalać o te wszystkie... Tylko wejdę jeszcze tu do chaty. Aha, tu byłem w tej chacie. Zarobiście, kurde, Baila. Jesteś naprawdę dobry. Zapraszam wszystkich na kanał Baila Loco na YouTube'a. Tam są przekolebkowe sytuacje i nie tylko. Na TikToka. Też patrz. No ładnie, posprzątałeś. Idź. Zabrakło was. Ok, jeszcze troszeczkę poproszę. Na wynos. Dziokrum, oni mają śmieszną buzię, ty. Strasznie się ciężko myszką steruje, nie? Nie wiem, czy ktoś grał z was myszką tą grę, ale a się steruje tylko tymi chłopaczkami, nie? Nie mów! Pięknie! I mamy kolejną kasę i gniotek. No, ma lisek tego. Twój lisek. Gniotek ma tego. Liska na głowie. Chyba jeszcze będę musiał tam się wrócić. Ale się tylko rozglądnę szybko. To ma być niespodzianka, Liana. Proszę pani, ten tatuaż ma być niespodzianką. Także mnie nie zaczepiaj. Patrz, następny coś przez przypadek odkryłem. Gniotek! Co jest? A nie, sorry, jaki gniotek? Ja to muszę przenieść. Nie. Relocation, tak? Czym to się robiło? Ale po co mi to w ogóle? A tam muszę przestawić. Czekaj, nie salto, shift. O, tu chyba. Czekaj, bo jak... I czym? Move, R.
Tak, w ten sposób wszedłem do chatki. Ja cię kręcę, znaleźliśmy maila spiritowego. Znalazłeś coś, co należy do tego wieśniaczka. Co, co? No spoko. Zwróć to do jego domu w wiosce. Lokacja jest narysowana na mapie. Okej. Okay. No to dobrze, no i o to chodziło. To wszystko się składa, widzę, w kupkę. Dzięki, chłopaki. Okej. Okay. Jeszcze coś tu możemy zrobić? Nic. Patrz, jak się wszystko ładnie układa. Całość, cała zagadka. O to chodzi, że musimy znaleźć... musimy oczyścić wioskę z tego zepsucia. Dzięki temu odnajdziemy Paro, czyli brata tych dwóch, tego rodzeństwa. I przy okazji dzięki temu dotrzemy do swojego głównego, do swojej głównej misji. A my mamy, naszą misją jest dotrzeć gdzie? Gdzieś w góry. Czekaj, bo niechcący się. Zdążymy. Czy się nam uda? Nie wiem. Nie. Kurde. Czekaj, mapa. Tutaj musimy iść. Czyli w tą stronę. Zaniesiemy mu tą mapę i zobaczymy, co się wydarzy. Pogoda jest super. Taka sama, cały tydzień ma być przegorąco. Poczekaj, bo napisali, że mam zwrócić mapę. Tu. No to jak tam mam dojść? W lewo, tak? No. Tu. No mam gęsią skórkę od tego, co się wydarzyło przed chwilą. Chodźcie! Nie macie szans. Lecz. Pach. O kurczę, boss. A nie, to ten leży. Jak zginę, to jeszcze raz muszę. Ale czad. Patrz, oczyściłem wiochę chyba. Jest, coś się dzieje. Widziałeś to? Aż mi ciary przeszło na miasto. Muszę stać troszkę głośniej, bo ja nic nie słyszę. No mówię ci, jaki fajny gniotek. Widzieliście to? Ale w grę. Muszę im kupić jeszcze kapelusiki. Sorry.
Tak, ten gniotek nie ma, widzisz? Ten od co się siedzi nie ma kapelusza, trzeba mu kupić. No tak, tylko to się kupuje w takich specjalnych miejscach. Im też to co maluje. Kiedy pani skończy? Aha, tu byliśmy. A jeszcze. Jeszcze tam do środka. No to jeszcze nie minęła. Ile lecimy? 35 minut. Jak tam wejść? O. O, kolejne grzybki, fajnie. Yellow mushroom. Żółty grzybek. Ku. Jedzcie sobie. To wszystko ok. Elementy powpadały do koszyczka, super. Tak. I co dalej? Co dalej? Tutaj patrzę jeszcze na to. O, na to tu z boku, nie? Co tu chodzi? A, bo to village. Czy tu też coś mi podpowiada? Meet Rusu in the Forgotten Forest. Mam się spotkać teraz z Rusu, tak? Czyli co, już tutaj nic nie robić? Czekaj, zrobimy tak jeszcze. Jeśli się uda. Zdążę, jak zdążę to super, jak nie no to trudno. Widziałem tutaj po prawej stronie zepsucie. Kurde, jak tam mam wejść? Nie, nie udało się. To bym chciał też wyczyścić, widzisz? To jak to zrobić? Może wystarczyło to? No. Co dalej, książę, powiesz mi? Forgotten Forest z Rusu. No to się z nim już widziałem wtedy. To po co mam znowu iść? Do jasnej ciasnej. To jest wioska. Widzisz co podpowiada? Spotkaj się z Rusu w zapomnianym lesie. No ale nie byliśmy tam? Kurczę, kto to jest Rusu? Bo już mi się myli. To jest ten nasz spirytusowy przewodnik? Czy... A, bo Taro to jest ich chłopak. Dobra, czyli Rusu to byłby ten nasz mentor. No dobra, to idź. Czekaj, którędy? Najlepiej to, żebym się przeniósł przez portal. Dobra, tam już nie będziemy oczyszczać wioski, bo nie ma... To nie starczy, nie? Gdzie się przenosiło? Tutaj? Okej, okay, przenosimy się, zobaczymy. No i idę, na co mam zrobić? Prosto. W prawo. Okay, bo są znowu dwie drogi. Tu albo tam. Wydaje mi się, że tu też trzeba wszystko oczyścić, ale nie ma właśnie tego... Mam gniotki. Nie w tą stronę. Czemu to się nie chce otworzyć?
taka kaska pada. Wymiotki tutaj ewidentnie nie chcą iść. Tutaj też nie. Mam pojęcie. To jest to miejsce, w którym jest napisane, żeby zebrać jeszcze relikty. Dla tego Lataro, nie? No, trochę już przeszedłem, fajnie. Parę rzeczy się podblokowywało, czyli na darmo wszystko nie było. Ale nadal powiem szczerze, że nie wiem, co robić. Się udać. Źle idę. Tu jakoś trzeba było przejść. No nic, o malutku będę kończyć. Może mi coś przyjdzie przy następnej partii do głowy. Wiesz, zawsze jak się wyłączy i włączy na nowo cokolwiek, to później wpadają same pomysły i samo się wszystko rozwiązuje. Więc... O, tak trzeba będzie zrobić. Tutaj co się dzieje? A to zamknięte. O, a co to jest? Jestem w tym miejscu, co w odcinku poprzednim. O, widzisz? I tutaj nie wiedziałem, co dalej robić. Patrz. Czekaj, to nie to. Chyba... To też nie to. Się tak łączyli, ale fajnie, kurze. Ok, mapka. Nie wiem. No nic, pójdę jeszcze raz do wioski, może mi coś... O, tam jest zepsucie, super. Chodźcie. Kurczę. Jeszcze raz chodźcie. Nie wiem, czy to trzeba do końca rozczyścić, ale na wszelki wypadek. Na pewno mamy już przejście do jakiegoś pomieszczenia, do tej chatki, nie? Widzisz, jak to jest? Kurczę, to przejdziesz tu, pójdziesz tam i nagle ty, samo się rozwiązuje, pa. A już nie wiem, podle. Tylko kartka. Wow. Dobra, tą chatkę mamy oczyszczoną również. Już to jest, kurczę, kawał roboty, powiem ci szczerze. Tyle tych miejsc, tego wszystkiego. Do oczyszczania, do sprawdzania, do zbierania, no ja cię kręcę. Aha, to jest to miejscóweczka, gdzie...
Kiedyś tutaj się było i się fajnie śniło. Okej. Lecimy dalej. Która godzina? 13:28. 45 minut odcinek. Dobra. A jeszcze coś spróbuję zrobić. Chodźcie tu, chłopaki. Weźcie teraz, wygrabcie. 14:10 gotowi. Bardzo mnie to cieszy, kurde. To super. O 14:10 widziałeś? Patrz. Jest! Mamy gniotka liana. Proszę pani. Dobry jest to. Dobrze, że tu przyszedłem, wróciłem, ale miazdem. Tak, to są wszystko moje gniotki, zobacz. Tamte też. One za mną pójdą, tylko sobie stanęły przy takim właśnie czarodziejskim wodopoju. Jest grubo, jest grubo. Wiesz, oglądam wszystko dookoła, żeby czegoś nie przegapić. Widzisz, nie otworzył mi się. Nie otworzył się, bo to jest korupta. Zepsucie chyba. Lecimy dalsze. Proszę pani. Tu byłem. Tu byłem. Tu w tym kurniku byłeś? Tu też byłeś? Tutaj chyba też byliśmy. Spoko, tu u góry byliśmy. No, no, skacze. Fajnie, nie? O, no. Ale jaja. Tu byłem. Tu byłem. No nieźle się bawicie beze mnie. Ciasteczka, wszystko. Ty, cofnęło. Cofnąłem się. Tu byłem. O, jazda. W kółko się zakręciłem. Dobra, pozwolisz, że jeszcze chwilkę i udam się w podróż przepiękną na podwórko. No dobra, tu mnie blokuje coś. Tu nas też blokuje. Nie mam pojęcia, co dalej. No, tu się cofamy. Tu jest dziadzia Fiedzia. Ten nasz dziadek do orzechów. Use Taro's mask to open the spirit barrier. No tak. The path to the forest. No tak, no użyj maski Taro, aby otworzyć barierę. No ale które? Benny and Saya know the way. A, Benny and Saya zna drogę. No to gdzie oni są? Benny! Saya, gdzie jesteście? Jak ja mam ich znaleźć? Ty, a może nie będą na mapie? To już koniec? Fajne! Możesz robić takie żarciki.
Gdzie jest Benny? Gdzie jest Saya? Do jasne, ciasne. Szkoda, że ich nie mam. Szkoda, że ich nie mam na mapie. Poczekaj, a może oni są... No to muszę odnaleźć ich. Ja cię kręcę. Ale dzicz. Pamiętam tylko, gdzie oni ostatnio byli. Bo bym się przeniósł po prostu do nich i sobie przypomniał. Czy ja ich zostawiłem gdzieś tu? Idę do Rusu House'a. Zobaczymy, nie? Tak, to mnie w ogóle nie mówię. Nie, to bez sensu. Ich tutaj nie ma. Już skończyłaś? Mogę zamykać temat? Czy pani już skończyła? Zerknę jeszcze tu. O! To on tu jest. Ale nie. Chcę do ciebie, synku. No idź. This broken path leads to my house. The corruption there is powerful. No to już tam byłem. Co ty, oszalałeś? Gdzie są Benny Benazi? Dobra, w takim razie wskakuj tutaj, synku. I tak, byliśmy tu i idziemy do... Nie, tutaj byłem, layout. Może tutaj będzie Benny Benazi. Bo bez nich w takim razie nie ruszę, nie? O, są. Łajdaczki małe. Siema. Back again? I'll toss up another set of targets. Nie, ja chcę z nimi pogadać. Tu już byliśmy. A długo. Co? No, to ładnie tutaj się dzieją rzeczy niesamowite. Dobra, w takim razie, proszę państwa, chyba dzisiaj tego nie przejdę. Bo utknąłem. Idziemy do Georgia Armaniego. George Armani. Tylko się rozejrzy. Ty, a jeszcze mam jeden pomysł. Wiecie jaki? Teraz sobie przypomniałem, bo jak robiłem napisy do tłumaczenia, to zauważyłem jedną sprawę. Patrz. Czyli tam czasem... Nie, myślałem, coś mnie oczy oszukały, że tam też można gdzieś iść lub się powinno iść. Jeszcze raz zerknę. Na przykład tam do góry, nie, dobra, bez sensu. Dobra, spadamy stąd. Kto wie? Kto wie co dalej? Jasny, ciasny.
oku. Do tego mi nie przeniesie. Tarot Tree, zerknij. Zerknij, synu, tutaj i zobaczymy, co tu się będzie. Aha, no to jest to miejsce takie. Straszne. Ajajajajajajajaj. Nie jest lekko, nie jest lekko. To tam znowu się będę... Dobra, idę tam. Tam jest ta chatka i kupimy od razu chłopakom może kapelusze. Może tu się coś wydarzy. Tak czasami jest, nie? Okej. Okej. Przesympatycznie miło mi jest dziś i teraz. I co dalej? Jeża, to już byłem. Bole, jak się można tak plątać w kółko ciągle? Okej. To nic, zrobimy tak. Na tę chwilę zakończmy zabawę i widzimy się w następnym odcinku, bo za długo ja już się tutaj plączę, a nie mogę znaleźć tego miejsca, nie? Które tutaj chodzi, kolejnego etapu jakby. Dobra, widzimy się innym razem. Zapraszam na kanał Bala Loco na YouTube'a. Tam mamy wszystkie fajne odcinki poprzednie i nie tylko, różne smaczki i śmieszne i nieśmieszne filmy. Piona, do następnego. I jeszcze próbka tatuażu, jaki został zrobiony. Działałeś w profesjonalnym studio. Dzięki. A, save'a zrobię, bo...